Na katowickim rynku odbył się kolejny jarmark staroci. To cykliczna impreza gromadząca w jednym miejscu wielu miłośników antyków, kolekcjonerów i poszukiwaczy unikatów. Można tu nabyć biżuterię, stare meble, zegary, płyty winylowe, pocztówki i wiele innych. To jest wszystko spadek od mojego ojca, od naszego ojca, to jest moja siostra. I robimy to dla przyjemności od 20 lat mniej więcej. Tego było 200 skrzyń dostaliśmy w spadku po ojcu. Sprzedajemy porcelanę szczególnie, jakieś biżuterię z 30 lat, porcelanę przedwojenną. Sprzedajemy płyty wszelkiej maści, czy to kasety właśnie, czy kompakty, czy winyle. Tak naprawdę zainteresowanie jest na wszystko, bo przychodzą tutaj ludzie, którzy faktycznie znają się na muzyce i wiedzą, czego chcą, wiedzą, co to za zespoły i czasami też kupują czegoś, czego nie znają. Są i perełki popularne, rozstrzał gatunkowy jest bardzo duży. Na pewno każdy by znalazł coś dla siebie, myślę. Jest fajnie, że w Katowicach robią właśnie takie targi staroci, bo raz, że poznaje się ciekawych ludzi, fajnie jest obcować właśnie z ludźmi, super miejsce tutaj jest. Ludzie mogą się pozbyć rzeczy, które im zbywają w domu i w sumie niektórzy je kolekcjonują, więc dlaczego się nie dzielić? I naprawdę można znaleźć wszystko, od rowerów, walizek, mebli, po najdziwniejsze różne rzeczy. Niespodziewanie, żeśmy wysiedli z tramwaju i akurat przechodziliśmy ten tył, żeśmy zajrzeli. No jest dużo rzeczy takich starych, zabytkowych, można sobie pooglądać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, czegoś szuka akurat, to może akurat coś znajdzie. To nie koniec atrakcji na katowickim rynku. 22 listopada rozpocznie się jarmark bożonarodzeniowy i potrwa do 23 grudnia.